Dobry wieczór Państwu. 25 października odbyła się konferencja Jamestown Foundation, czyli fundacji amerykańskiej związanej z wywiadem, pod tytułem Jak obronić państwa bałtyckie. I w związku z tym ukazał się również raport generała Hookera. Warto by się trochę nad nim zastanowić. Ten raport omawiał pan Budzisz u Ronina, ale są pewne aspekty, których nie zdążył poruszyć. Zasadniczo Hooker twierdzi, że obrona państw bałtyckich jest konieczna, a nie, że trzeba się stamtąd ewakuować. I w tym celu proponuje wzmocnienie sił amerykańskich przede wszystkim, czyli po jednej brygadzie amerykańskiej na państwo bałtyckie. No plus oczywiście ta brygada w Polsce, która ma być. I dalej twierdzi, że państwa bałtyckie powinny zwiększyć wydatki na obronę, powinny podwoić swoją armię, gdyż ich zadanie będzie zatrzymanie sił rosyjskich na przedpolu trzech stolic. Dalej uważa, że państwom bałtyckim Stany Zjednoczone powinny pomóc, dlatego że Amerykanie mają duże zapasy broni, na przykład 2000 czołgów w magazynach, które można byłoby, nie chodzi tylko o czołgi oczywiście, ale te zapasy, tę broń można byłoby zmodernizować, wyremontować i przekazać w ramach podarunku państwom bałtyckim, tak jak przekazano broń Maroku. Jak on sobie wyobraża wojnę? On obawia się, że Rosjanie uderzą na Wilno i będą chcieli uniknąć starcia z Polakami. Dlatego mogą nas mamić rozmaitymi zatrutymi prezentami w postaci cudzego terytorium, czyli konkretnie litewskiego. I w tym wypadku, jeżeli chodzi o obronę, no, główne zadanie przypadłoby wojskom amerykańskim w Polsce i wojskom polskim. Zadaniem byłoby zajęcie w ciągu pierwszych 14 dni obwodu kaliningradzkiego. Jest to absolutnie konieczne, bo jeżeli nie zniszczymy Kaliningradu, to okręty amerykańskie nie wpłyną na Bałtyk, a z kolei siły amerykańskie nie będą mogły lądować w Polsce ze względu na siłę rażenia broni rosyjskiej. On proponuje, żeby doprowadzić do takiego stanu gotowości, by po jednej brygadzie amerykańskiej z Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych mogło tutaj przybyć przed upływem 30 dni. Ale rozstrzygających jest pierwsze 14 dni i w tym czasie myśmy powinni razem z Amerykanami zająć Kaliningrad i potem po wojnie obszar obwodu kaliningradzkiego powinien zostać przyłączony do Polski. Po pierwsze, jako rekompensata za udział w wojnie. Po drugie, jako, i to ciekawe, odpowiedź na przyłączenie Krymu do Rosji. Co jest jeszcze tutaj ciekawe, a mianowicie Hooker zakłada, i to jest, myślę, błąd w rozumowaniu, że ewentualna wojna z Rosją będzie niezależna od postępowania Chińczyków. Moim zdaniem jest to absolutna brzątka, bo jeżeli Rosjanie by zaatakowali nas, to tylko w sytuacji, kiedy dojdzie do konfliktu chińsko-amerykańskiego, gdyż wtedy liczyliby na to, że Amerykanie będą mieli związane ręce na froncie na Pacyfiku. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to nie przewiduje się żadnej ewakuacji, żadnego wycofania wojsk amerykańskich, tylko wprost przeciwnie. I co jest jeszcze ważne? Otóż Hooker zdaje sobie sprawę, że państwa bałtyckie i Polska nie mają wystarczających środków, dlatego proponuje uruchomienie specjalnego funduszu. Otóż okazuje się, że NATO ma taki fundusz na rozbudowę infrastruktury w wysokości 15 miliardów dolarów.
tylko że ze względów biurokratycznych jest on tak naprawdę nieużywany, więc należałoby uruchomić te pieniądze na rozbudowę infrastruktury w państwach bałtyckich i Polsce. Wskazany też byłby oczywiście sojusz ze Szwecją i generalnie ze Skandynawią, co uważam za możliwe w wypadku, gdyby Rosjanie zajęli Gotlandię. No, pamiętamy, że ostatnio Szwedzi wzmocnili swoje posterunki na Gotlandii. Sprawą zasadniczą jest jakby wywarcie nacisku odpowiedniego na Rosjan, żeby w momencie, kiedy ich wojska zostaną zatrzymane na przedpolach Wilna, kiedy my z Amerykanami zajmiemy Kaliningrad, nie użyli broni atomowej. I tutaj Hooker zdaje sobie sprawę z postawy Niemiec i Francji, które oczywiście będą robiły wszystko, żeby nie doszło do twardej odpowiedzi Rosjanom. Natomiast on uważa, że należy Rosjanom jasno powiedzieć, że jeżeli użyją broni atomowej, to odpowiedź amerykańska będzie adekwatna. Natomiast czy wkraczać na terytorium rosyjskie? Uważa, że nie należy wkraczać na terytorium rosyjskie, ale jeżeli z terytorium Rosji i Białorusi będą ostrzeliwane państwa bałtyckie, należy odpowiedzieć ogniem i oczywiście niszczyć stanowiska rosyjskie na terenie Rosji i Białorusi. Tak więc widzimy, że nie ma mowy o wycofywaniu się sił amerykańskich z Polski, tylko jest kwestia raczej ich wzmocnienia. W tym momencie, kiedy raport Hookera ujrzał światło dzienne i zaczął być omawiany, opcja prorosyjska przypomniała raport Krepniewicza z 2017 roku, Preserving the Balance. Zachować równowagę, po to, żeby uzasadnić, że oczywiście Amerykanie o niczym innym nie myślą, jak tylko o wycofaniu się z Polski i sprzedaniu nas Rosji. Przy czym powoływano się na jedno zdanie z tego raportu, które rzekomo miało mówić o tym, że Amerykanie przewidują w wypadku wojny z Rosją wycofanie sił z Polski. No i jak zwykle, zamiast opierać się na tym, co ktoś tam napisał w internecie, należy sprawdzić dokument oryginalny. A zatem sprawdzamy, mamy stronę 80 w dziale pod tytułem Strategiczne ryzyko, Strategic Risk. Oto jest to zdanie, które posłużyło do całej akcji propagandowej. While it should plan to avoid such a situation in extremis, the United States and its allies could lose all Eastern Europe to Russia. A zatem nie ma mowy o tym, że Rosjanie planują wycofanie się w wypadku ataku rosyjskiego, tylko autor podkreśla w dziale Strategiczne ryzyko, że chociaż nie należy planować to takiej sytuacji, to w sytuacji ekstremalnej, in extremis, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy mogliby stracić całą Europę Wschodnią na rzecz Rosji, chociaż nadal uniemożliwialiby zdominowanie całego kontynentu przez Rosję. A zatem bierze on tylko pod uwagę, że jest takie ryzyko, a nie, że Stany Zjednoczone w razie konfliktu wycofają się z naszego obszaru. Co więcej, w tym raporcie z 2017 roku Krepniewicz tak naprawdę podstawowe rzeczy mówi te same, które później powtórzy Hooker, a mianowicie celem strategicznym Stanów Zjednoczonych jest wspieranie wschodnioeuropejskich państw frontowych, członków NATO, głównie państw bałtyckich i Polski, ale także Węgier, Republiki Słowackiej, Rumunii i Bułgarii, żeby odstraszały, a jeśli to jest konieczne, pokonały rosyjską agresję i zakończyły konflikt tak szybko, jak to jest możliwe, na warunkach korzystnych dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Co więcej, siły Stanów Zjednoczonych muszą stacjonować wzdłuż
całej wschodniej granicy NATO z Rosją i najprawdopodobniej Białorusią. Priorytetem są Bałtowie i Polska. Siły NATO muszą być przygotowane do zniszczenia sił rosyjskich w Kaliningradzie. No i podkreśla, że należy zwiększyć zdolności wojskowe sojuszników, czyli Polski i państw bałtyckich. A więc widzimy, że kiedy sprawdzimy, jaki jest tekst oryginalny, sytuacja wygląda inaczej. Mamy więc cały czas do czynienia z wojną propagandową, której celem jest jak największe osłabienie sojuszu polsko-amerykańskiego, który po prostu dla planów strategicznych rosyjskich, a także niemieckich, mówiąc szczerze, jest, no, jest największym zagrożeniem. I teraz ostatnia sprawa. No, Jacek Bartosiak zaczął mówić o Jałcie i zostało to natychmiast podchwycone przez partię rosyjską jako ta rzeczywistość, która nam grozi i jest tuż, tuż za drzwiami. Otóż moim zdaniem Jacek Bartosiak, chociaż podkreśla, że nie jest politykiem, właśnie zabrał się za uprawianie czystej polityki. Pamiętajmy, że w każdej ambasadzie, a tym bardziej amerykańskiej, jest dział prasowy, który zbiera opinie medialne na temat Stanów Zjednoczonych, jakie są nastroje w danym kraju, jakie są dążenia polityczne. I moim zdaniem cała ta przemowa o groźbie Jałty Jacka Bartosiaka była skierowana przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby wymóc jasną deklarację większego zaangażowania i to nie tylko wojskowego, ale również jeżeli chodzi o inwestycje. No kiedy zapytałem generała Szpalnika, czy będą inwestycje w związku właśnie z przeniesieniem produkcji z Chin, odpowiedział, że tak. Nie wiem, na ile to była odpowiedź propagandowa, na ile rzeczywista, ale im więcej osób, bo na MSZ nasz to ja bym w ogóle nie liczył, ale im więcej osób zajmujących się polityką będzie każdemu Amerykaninowi mówiło, że bez amerykańskich inwestycji nie damy rady, to tym będzie lepiej. I Jacek Bartosiak tę politykę właśnie uprawia. Co więcej, no chcę w ten sposób wywrzeć nacisk na nasz MSZ, żeby też jasno postawił sprawę przed Amerykanami, ale myślę, że na nasz MSZ to już nikt żadnego nacisku nie wywrze, bo oni nie są zdolni do samodzielnej polityki. Poza tym nie wiedzieliby, czy będą nagrodzeni, czy ukarani, więc dajmy sobie z nimi spokój. Tu chodzi o elity polskie, które muszą jasno zdefiniować nasz interes strategiczny, a naszym interesem strategicznym moim zdaniem jest właśnie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale on musi, rzecz jasna, być traktowany przez Stany Zjednoczone bardziej poważnie, czyli muszą oni zrozumieć, że bez większego zaangażowania my sami po prostu nie damy rady i nie uzyska się od nas takich nakładów, jakie są konieczne. Więc Jacek Bartosiak prowadzi tutaj moim zdaniem słuszną politykę. No ale że ta jego gra taktyczna z Amerykanami jest wykorzystywana przez obóz rosyjski do podkreślania, jak to już Amerykanie nas zdradzają, no to jest, jakby to powiedzieć, koszt całej operacji. Rzecz jasna, nie chodzi tutaj o to, że Ameryka jest wspaniała, a inni są źli, tylko chodzi po prostu o interes. W interesie amerykańskim jest kontrola tego obszaru i ewentualne odciążenie przez nasz region w działaniach wojskowych, bo jest rzeczą oczywistą, że główne działania odbyłyby się na Pacyfiku czy na Oceanie Indyjskim. Zresztą o ile Bartosiak podkreśla rolę Pacyfiku, to ja myślę, że jednak Ocean Indyjski jest ważniejszy ze względu na to, że
Tutaj jest to nagromadzenie linii komunikacyjnych i sił wojskowych wszystkich stron. Zresztą nieprzypadkowo Macron, który ma się no, co najmniej za Napoleona, kto nie, kto wie, czy nie za kogoś większego, właśnie oświadczył, że Francja będzie strażnikiem bezpieczeństwa na Pacyfiku. Słabo sobie to wyobrażam, no ale to pokazuje znaczenie tego regionu. W kolejnym programie będę chciał omówić następny dokument amerykański dotyczący ewentualnego konfliktu z Rosją, ponieważ znów został on wykorzystany do propagandy prorosyjskiej, no ale wymagany na to jest więcej czasu, a zatem dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia za tydzień.